Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna się kłania. Dzisiaj moi drodzy horoskop dla wszystkich znaków powietrza, bliźnięta, wagi, wodnika. Karty Tarota, karty cygańskie. Bardzo serdecznie Was zapraszam kochani na rozkłady z kart Tarota, z kart cygańskich. I pozdrawiam wszystkich. Także zaczynamy od bliźniąt 18-24 kwietnia. No tutaj moi drodzy, poniedziałek, jakaś decyzja do podjęcia, macie szansę na załatwienie pewnych spraw, dwójki mówią o szansach, może będziecie podejmować jakąś decyzję w sprawach finansowych. We wtorek królowa buław, informacje takie nagłe mogą do Was przyjść i tutaj moi drodzy, ktoś kontaktowy jest, kto ma dużo, kobieta, która ma dużo znajomości i może przynieść Wam jakąś nowinę, moi drodzy. Czy przez telefon, czy osobiście. W środę są jakieś sprawy, czy to związane z urzędem, czy z lekarzem. W ogóle ogólnie, czy będziecie egzaminy zdawać, są jakieś ważne sprawy do załatwienia z przeszłości, które powinny być już załatwione. Moi drodzy, w czwartek jest karta zmiany. Tutaj musicie uważać zdrowotnie, kości, kręgosłup mogą dokuczać, ale też możecie zmienić plany, na przykład co do podróży, albo też co do jakiejś ważnej sprawy. Czy urzędowej, czy jakiejś sprawy ważnej dla Was. Tutaj czwartek zmiana planów. W piątek jest wyruszenie, gdzieś będziecie wyjeżdżać, czegoś będziecie szukać dla Was w życiu. Niektórzy mogą szukać pracy, niektórzy mogą wyruszyć gdzieś na jakieś zakupy, tak, duże. Sobota jest dobrym czasem, trójka denarów mówi nam o współpracach, radości z tego powodu, zajmiecie się rodziną również, ale też moi drodzy, będziecie szlifować swoje umiejętności, co niektórzy, a niektórzy będą pracować z domu. Ponieważ tutaj w niedzielę jest dziesiątka denarów, jest radość, szczęście, pieniądze koło Was, które przychodzą i też możecie się dowiedzieć o jakichś ciekawych sprawach, spadkach. Bardzo dobry czas. No i kochani, tutaj zobaczmy dla Was bliźnięta karty cygańskie. Dziesiątka karo, walet trefl i ósemka trefl. Moi mili, tutaj macie pieniądze, dziedziczenie, jakiś majątek koło Was, ale też tu są niepewne myśli jakiegoś człowieka i tutaj, moi drodzy, może być jakaś krótka choroba młodego człowieka, młodego mężczyzny. Także to dla Was taka informacja, ale tutaj pieniądze przyjdą do Was, tak jak mówiłam. Uważajcie na to, aby przygotować portfel, kochane koziorożce. Kochane bliźnięta, przepraszam bardzo. Także myli się. Waga, moi drodzy, ja Wam dziękuję, bliźnięta. No i teraz waga od 18 do 24 kwietnia. Dwójka buław, karta świata, szóstka mieczy, diabełek, uwagi, czwórka kielichów, ósemka kielichów i dziesiątka denarów. Uwagi, takie karty, dwoistość, zastanawianie się, dwójeczka buław, czy wyruszyć, czy kupować te wczasy, czy wyjeżdżać na przykład gdzieś. Karta mówi nam o tym, aby podjąć decyzję, tak? Daje taką radę. We wtorek karta świata, uwagi, będziecie się zastanawiać nad czymś nowym, bo tutaj jest nowy początek i Wy będziecie się zastanawiać. Może gdzieś czeka Was jakiś wyjazd albo też spotkanie z kimś z zagranicy.
Ogólnie może wiele osób będzie na przykład szukało pracy za granicą, albo też będziecie w internecie szukać tutaj czegoś. Środa jest wyjazd, zostawienie przeszłości za sobą. Także to jest karta brama, szóstka mieczy, dobry początek w nowych działaniach. W czwartek uwaga na diabła. Może ktoś Was prowokować, może być zły stan zdrowia, tutaj może się coś przyczepić, jakiś stan zapalny, ale też może być kłótnia. Ktoś może prowokować, podjudzać do czegoś, do jakiegoś złego działania. Piątek, moi drodzy, jest czwórka kielichów. Trochę nie widzimy swoich możliwości, jesteśmy smutni, melancholijni. Także waga musi podjąć tutaj decyzję, kochani, jakąś w tym tygodniu na pewno. I w ten piątek możecie tak się zastanawiać, czy wy dobrze zrobiliście, czy nie. Sobota, ósemka kielichów. Wyruszacie gdzieś, szukacie czegoś dla siebie, dla rodziny. To mogą być zakupy na przykład. Podaję taki przykład. Jakaś podróż. Ogólnie, no, może niektórzy będą szukać mieszkania, tak? Nowego domu. Też tak może być. I niedziela, rodzina, pieniądze do Was przychodzą, dobre wiadomości, może o spadku. Także tutaj dobre wiadomości dla rodziny. W zdrowiu, nerwowość, no taka bym powiedziała sytuacja nerwowa może być jedna albo dwie. To będą takie emocje rozmaite. Też uważajcie na stany zapalne, czy to ząb, czy to ból głowy, pęcherz. Drobne przeziębienia w ogóle mogą dokuczyć od zawiania na przykład, tak? Także dbajcie o siebie. Karty cygańskie. Dziesiątka karo, dziesiątka kier i dama kier. Dama karo, przepraszam. Tutaj, moi kochani, jest dziesiątka karo. Pieniądze. Tutaj jest jakieś dziedziczenie. No właśnie wychodziły pieniądze, majątek. Również dobra wiadomość, radość, że ktoś wychodzi za mąż, że ktoś się żeni, jest szczęście, jest miłość koło Was. No i oczywiście, moi drodzy, młoda dziewczyna, na której można polegać i dowiecie się tutaj od rodziny prawdopodobnie o jakimś wielkim szczęściu, wielkiej miłości. To wszystko dla Was, kochane wagi. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i życzę wspaniałego tygodnia. No i przechodzimy do wodnika od 18 do 24 kwietnia. Zobaczmy, co u wodnika. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Poniedziałek, piątka mieczy, no tutaj jakiś spór, konflikt może być, ale też walka z samymi sobą, także z samym sobą. Ktoś może być konfliktowy, jak najbardziej, ale tutaj będziecie chcieli coś rozwiązać, jakąś sprawę. Często tak jest, że sami ze sobą walczymy i bijemy się z myślami. We wtorek as denarowy, nowy początek w finansach, dobre pieniądze przychodzą do wodnika, nowe biznesy, nowe fajne pomysły. Środa, moi drodzy, karta świata, gdzieś wyruszacie, być może za granicę, albo też ktoś Was odwiedza. Karta internetu, ogólnie działacie, nowe sprawy załatwiacie, jest nowy początek ogólnie, podwójnie tutaj, bo as mówi też o nowym początku, świat mówi o nowym początku. W czwartek karta kochanków, porozumienie, jest radość, spotkanie, może też właśnie podejmowanie wspólnych decyzji. Piątek działacie trochę wolniej, tak jak gdyby w uśpieniu, może czekacie na coś, tutaj może być lekka choroba, proszę uważać, jakieś przeziębienie, czy też musicie trochę odpocząć, pomyśleć nad życiem,
Bo to różnie bywa, tak? U nie wszystkich może być tak samo. Możecie po prostu mieć dzień wolny i odpoczywać sobie. Sobota jest koło fortuny. Też bym powiedziała, że podróż koło Was, dużo wydarzeń. Wodnik może mieć zamieszanie lekkie, ale tutaj los myślę, że pozytywny. Moi drodzy, ponieważ jest ta moc, wy wracacie do witalności, coś do Was powraca w ten weekend, może osoby, może wydarzenia, macie chęć działać, energetyczni jesteście, silni, witalni, mocni i możecie nawet komuś pomagać, tak? Także możecie spędzić niedzielę gdzieś sobie na zewnątrz. Tydzień fajnie, dosyć będzie przebiegał. W zdrowiu układ pokarmowy, jelita, korzonki, barki mogą Was boleć. Barki i głowa, tył głowy. Kochani, siódemka Karo dla Was. Ja Wam życzę dużo zdrowia. Dama Pik i ósemka Kier. Tutaj, moi drodzy, jakaś odmiana w sprawach pieniężnych się szykuje, bo tak wychodziło w tarocie. Zysk, może w firmie, także tak może być, radosne wydarzenia. Oczywiście i w to może być zaangażowana jakaś przyjaciółka, życzliwa duszyczka, kobieta, która jest koło Was. Także cieszcie się życiem, cieszcie się chwilą, działajcie, kochane wodniki. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia, kochani, wszystkiego dobrego.